Cześć, nazywam się Gosia Glock. Moje świadectwo jest fajne, ale mi się bardzo trudno je przechodziło. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niektóre osoby mówiły, że widziały, czy jedne widziały, drugie nie widziały, że relacje z Filipem, czyli z moim mężem, były takie nie do końca fajne. Jakieś takie zawsze pretensje były, nie potrafiliśmy się dogadać. Rozmawiałam z Tomkiem, gdzieś tam Sandra była też w tej rozmowie i ja cały czas widziałam błędy Filipa, że on to robi źle. Któregoś dnia po prostu zaczęłam na niego wrzeszczeć. Tak bardzo, że Emanuel aż przyszedł mnie przytulić. Popłakałam się, bo mówi, że mnie tak bardzo kocha. Jak ty mnie tak bardzo kochasz, to czemu ja się tak gówniano czuję przy tobie? No i jak to puściło, to się szybko okazało, że Duch Święty pokazał mi czemu? Temu, że nie potrafię brać miłości, bo nikt mi tego nigdy nie pokazał. No i od tamtej pory umiem. Wiecie, już mnie mój mąż nie denerwuje. Po prostu, jak teraz rozmawiamy, ja nie mam tego gówna w sobie. Tego, że po prostu wszystko mnie jakby irytowało. Że ja tak bardzo chciałam wziąć tą miłość od niego. Tak bardzo go chcę kochać, chciałam. I wiedziałam, że go kocham. Wiedziałam, że jest wspaniałym człowiekiem. Ale nie potrafiłam. Nie potrafiłam tego zrobić. Cały czas widziałam jego błędy. Nie wiem, rozmawiając z Tomkiem, też ciągle jechałam na Filipa. I wtedy to po prostu się zmieniło. I teraz na pewno jest dużo pracy jeszcze przed nami, bo to jest dopiero początek. Ale po prostu nie czuję tego, że mnie cały czas oszukuje, okłamuje. Nie wiem, jakieś takie miałam dziwne zajawki w sobie, że cały czas jest coś nie tak z nim. A to było ze mną nie tak. Także dziękuję Boże za każdy dzień, kiedy z Tobą jestem, bo jesteś wspaniały.